Rozkład tygodniowy na następny tydzień, od poniedziałku do niedzieli. Witam serdecznie, kochani Państwo. Jak zwykle rozkład z kart Tarota. Wyciągnę 7 kart Tarota i zobaczymy, jaki jest następny tydzień, kochani. Oczywiście cieszę się, że jesteście. Fajnie. Dziękuję Wam za obecność. Proszę Was również o aktywność Waszą, która jest bardzo dla mnie ważna i dla tego kanału. Piszcie komentarze, wysyłajcie mi jedno słowo, jeden smajlik, wszystko jedno. Zaznaczcie swoją obecność, kochani. To bardzo ważne. Dajcie lajki, subskrybujcie, jeśli jesteście nowi. I bardzo Was również proszę, piszcie, piszcie, piszcie. To wszystko ważne. Ponieważ chcę, żeby ten kanał żył, prawda? Codziennie nagrywam dlatego, by ten kanał się rozwijał, więc pomóżcie mi i bądźcie aktywni. Oczywiście zapraszam Was na wróżby indywidualne. Jeśli macie jakiś konkretny problem, pytanie do kart, napiszcie mi e-maila, a ja powróżę Wam osobiście na podstawie Waszych dat urodzenia, zdjęć. Napiszcie e-maila. Mój adres e-mailowy znajdziecie na moim kanale, w filmikach i pod filmikiem. Zawsze wyświetlam w komentarzach, również w czacie. Także poszukajcie mojego e-maila i napiszcie, ja Wam wyślę wszystkie warunki. Dobrze, kochani, teraz wyciągam 7 kart. Skupmy się. 7 kart Tarota na ten tydzień. Środa. Czwartek, piątek, sobota, niedziela. Dobrze. Już, kochani, Wam powiem, że ten tydzień zapowiada się tutaj, no ciekawie, mamy... Asa buław. As buław to należy wziąć sprawy w swoje ręce, być aktywnym, kreatywnym, energicznym i bardzo skrupulatnie, docelowo, właściwie ukierunkować swoje działania. Niezależnie czy w pracy, czy w finansach, czy w relacji. Czy jakieś inne macie sprawy, tak? Przeprowadzkę. W poniedziałek walka. Jakaś wojna, jakaś walka, uwaga na kłótnie, na sprzeczki, uwaga na wszelkie prowokacje. Tutaj mamy 5 mieczy, czyli sami poszkodowani praktycznie, jak na wojnie, tak? Także uwaga, żeby się nie pokłócić, kochani, ponieważ mamy walki, silne walki ego, udowadnianie sobie racji. Udowadnianie jakichś, nie wiem, także proszę tutaj uważać. We wtorek przebywanie z ludźmi, być może impreza, uroczystość, zaproszenie, nie wiem, koncert, jakaś okoliczność, wino, muzyka, śpiew, zabawa, festyn. Przebywajcie ze znajomymi, z przyjaciółmi, z zespołem pracowniczym. Współpracujcie, ważna jest tutaj współpraca. W środę macie być piękne. Zadbajcie o siebie, idźcie do fryzjera, do kosmetyczki. Bądźcie eleganckie, piękne, pachnące. Komuś się być może podobacie, być może będziecie mieli kreatywne tutaj pomysły. Być może będziecie tutaj w tym dniu bardzo ważne być dobrą matką, opiekunką, kochanką, żoną. Cesarzowa. Będziecie musiały też pokazać się silną osobowością. Nie tylko pięknością, oczywiście, ale silnym charakterem, osobowością. Cesarzowa podejmuje też ważne decyzje, umie rządzić, zarządzać. W czwartek, kochani, no 9 kielichów. 9 kielichów, no być może tutaj lampka wina, opijacie coś, być może znów jest jakaś okoliczność. Ale również 9 kielichów mówi o, że
w satysfakcji emocjonalnej coś Wam jednak brakuje, tego jednego kielicha, jakąś pustkę odczuwacie emocjonalną. Poszukujecie czegoś, co Wam brakuje. Nie macie dosytu, tak? Nie macie zupełnego szczęścia w piątek, odpoczynek, być może choroba, zmuszenie wzięcia, nie wiem, czy wolnego, czy pauzę, zrobienia, wystopowanie, danie sobie po prostu czasu na spokój, na ciszę, relaks, odpoczynek, przemyślenie spraw, podjęcie decyzji, odcięcie wszystkiego, co złe, co Wam nie służy, być może podjęcie ważnych decyzji. W każdym bądź razie cisza, spokojny dzień, ważny odpoczynek, tak? Zdystansować się również do wszystkich spraw. W sobotę, no być może tutaj albo seksualność dobra, intymność, albo powinnyście mieć dużo siły w sobotę, by pokonać jakieś, nie wiem, sprawy, zdarzenia, by tutaj coś załatwić. Natomiast jest to też silna karta seksualna dla jakiejś afery, romansu, flirtu, przyjaźni plus, seksu, wszelkich randek, gdzie jest no, taka ochota, żeby się tutaj zbliżyć, tak, z partnerem. No i w niedzielę stabilność, stabilizacja, król monet, dobry ojciec, dobry kochanek, dobry mąż, król monet również, być może szef, szefowa, podwładny jakiś. Jeśli szukacie pracy, to w niedzielę proszę wysyłać wszelkie podania. Dobry dzień na to, dobra pasa. Być może jakieś tutaj decyzje ważne, finansowe w niedzielę lub zawodowe. No taki tydzień nam się pokazuje. W poniedziałek proszę uważać najbardziej, tak? Ten poniedziałek nam się pokazał rzeczywiście jakiś taki agresywny bardzo. Jakieś konflikty. Także uwaga, żeby nie zacząć tygodnia jakoś nerwowo, dobrze? Uważać, zachować spokój po prostu i równowagę. Dziękuję Wam wszystkim, moi kochani. Życzę Wam udanego tygodnia i zapraszam codziennie na mój kanał Orakel Miłości u Loeli. Do usłyszenia już wkrótce.